Cześć, witajcie, jestem Cage match. Sernik i witam was w specjalnym odcinku, w którym pojedziemy sobie do Katowic odwiedzić mojego kolegę samozwańczego strajkera. Mogę mieć jeszcze niepełny głos, a to dlatego, że dobrze nie wstałem. Zapasy porobione, kamerka przygotowana, więc myślę, że do zobaczenia w pociągu. Uśmiech mordo. Trzeba. Dobre. Pomarańczowe. Witajcie w Katowicach, możecie pozdrowić mojego operatora. Dobrze, mogę więc powiedzieć o tym trochę jak przebiegła podróż. Jak na swoim mieście czekałem na pociąg, spotkałem kolegę, starego kolegę z pracy, który postawił mi piwko i go w sumie pozdrawiam. Wątpię, by mnie oglądał, ale pozdrawiam go mimo wszystko, bo skoro stawia piwko, to musi być spokojnie. No i w sumie jak większość ludzi, z którymi pracowałem. Sama jazda trochę trwała, no cóż, przebywałem chyba 50 km w przeciągu 2 godzin. To jest straszne, ponieważ operator maszyny, maszynista lubił sobie robić częste przerwy, które trwały długo. Normalnie podróż powinna trwać godzinę, może nawet nie więcej. Trwała dłużej, no cóż. I strajker wobec tego musiał na mnie czekać. A tam. A teraz jesteśmy pod jakimiś skrzydłami, co być może dane wam było zobaczyć. I teraz idziemy pod spodek, pogadamy sobie ze strajkerem. Jest teraz strajker. Cóż, może zechcesz nam odpowiedzieć na parę pytań, których nie ugadywaliśmy wcale. Dobra, po pierwsze, jak się poznaliśmy, jak się to sprawiło, że tu jesteśmy? Jak się poznaliśmy? Z Kevinem, z rozmowy. Jak jeszcze były naprawdę dobre kontakty pomiędzy ludźmi na stowarzyszeniu. Się poznać jako świetny przewodnik. Skąd tak dobrze znasz Katowice? Skąd tak dobrze znam Katowice? Mieszkam od Katowic dokładnie 20 km stąd, w świetnym mieście, które kiedyś zdobyło statut najmilszego miasta w Polsce, Bytom. Mieszkam stąd bardzo niedaleko. Często tu bywałem. Po pierwsze jeździłem tu na paintball. Po drugie na różnorakie imprezy, które się tu odbywały. Właśnie lubię to miasto. To jest świetne pod względem swojej konstrukcji. Co zresztą zobaczycie w ogóle na filmie. Wstawki będziecie mieć. Jak i po prostu pod względem ludzi, którzy tu mieszkają. Naprawdę są tu mili, świetni ludzie oraz jest to miasto wielokulturowe. Powiem, że sam kiedyś byłem w Katowicach i po prostu to miasto wtedy wydawało się szare, ale po prostu nie zmieniłem go dobrze. Ale okazuje się być świetne. Po prostu w Katowicach czekałem na pociąg, który miał spóźnienie godzinne, wracając z koncertu. No nic. Okazuje się, że jest tu co do zwiedzenia i że nie jest to szare miasto. Strajkerze, chciałbyś może kogoś pozdrowić na koniec? Na pewno pozdrawiam wszystkie osoby z obecnych konf na Skype'ie, na SK-polu. Zuzkę pozdrawiam. Co mogę powiedzieć? No chyba to już z ciebie mogę zrobić.
zrobić. Witajcie, jesteśmy w miejscu legendarnej kolejki na IM. Zawsze to się rozwijało tak, że kolejka zaczynała się przy schodach wejściowych na parking. Ciągła się, ciągła paroma wężykami. Ujście miała w tym miejscu, gdzie były metalowe bramki rozstawione, na wejście na drzwi numer 4, które wpuszczały ludzi. Zazwyczaj ludzie, którzy byli na początku samej kolejki, czekali od około godziny 5 rano do godziny 11. Stałem przy schodach. To było gdzieś około 400 osób przy jednym wężyku stał. I w La obecnie wtedy. Się o tym wypowiadam. Bardzo proszę. Okay. Niestety się odbywa. Zobaczenie już nawet jest. Chyba to wszystko. Ja mogę powiedzieć sobie tyle, że nie mogę się doczekać, aż wszyscy się tutaj zgromadzimy na IEM-ie. Tak, to będzie na pewno dobre doświadczenie. Jak przyjedzie, całą paczką. Jak przyjedzie, cała przypadka się spotkamy w hotelu. To są same wyróżniające się osobiste. Idziemy dalej. Cześć, witajcie. Jesteśmy w galerii handlowej katowickiej. Tak, katowickiej. I właśnie idziemy rozmienić hajs, a żeby zrobić sobie fotki w budce. Taka prostara metoda. Więc taki clickbait trochę, możecie spodziewać się, taki clickbait skierowany na mój fanpage, na przykład na Facebooku. Możecie spodziewać pikantnych szczegółów. Zobacz wideo. Zobacz wideo. YouTuber zgwałcił nastolatkę. Co? Karolek? Trzymajcie się, do zobaczenia na dworcu. No i cóż, jesteśmy u kresu tego dnia, było, możesz powiedzieć o wrażeniach? No było świetnie, było fajnie poznać kolejną nową osobę. Ze Schapolu? Dokładnie, też. A mnie tak, ja jestem niski przy tobie. A mnie było miło poznać Strikera. Okazał się być spokoziomkiem i nie wykluczam w przyszłości takich wypadów. Chłopie, jadę na tą domówkę do ciebie. Ja też liczę na kolejne spotkanie. Tak więc możecie się żegnać ze Strikerem, ja może coś nagram w samym pociągu, więc trzymajcie się i do następnego. Cześć! Cześć, witajcie, to znowu ja. I wróciłem właśnie z podróży do Katowic i było naprawdę miodnie. Pozdrawiam Strikera, jak i całą grupę z Schapolu. Na pewno będzie to trzeba jeszcze kiedyś powtórzyć, a już na pewno w większym gronie. Zapraszam Was na moje media społecznościowe. Trzymajcie się, do następnego razu. No i cześć!